Prawosławny Środek Miłosierdzia Eleos od początku swojej działalności, od ponad 20 lat, organizuje wieczerze wigilijne dla podopiecznych. Są to osoby ubogie, bezdomne, potrzebujące wsparcia. I szczególnie w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom i zapraszamy do naszej siedziby wszystkie osoby, które chcą spędzić wspólnie tę wieczerzę wigilijną, wspólnie ze znajomymi, z przyjaciółmi, pośpiewać kolędy, spędzić czas szczególny w naszym kraju. I jest taka tradycja, że zostawiamy wolne miejsce przy stole wigilijnym dla osoby potrzebującej, dla wędrowca zbłądzonego. U nas takie talerzyki są wszystkie. Zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają gdzie usiąść do wieczerzy wigilijnej, nie mają swych rodzin, bliskich, tak żeby spędzić ją wspólnie tutaj z nami. W tradycji prawosławnej spotykamy się w swoich domach, w grodzie rodzinnym, przy wspólnym stole wigilijnym są przygotowywane potrawy postne, jak najbardziej. Przede wszystkim jest prosfora, którą się dzielimy, składając sobie też i życzenia. Dzisiejsza wigilia została przygotowana przez białostockich przedsiębiorców, którzy pomogli nam przygotować te dania wigilijne. Tak jak widać na stołach, jest barszczyk czerwony, jest kucia, są pierogi z grzybami i kapustą, no co jest tradycyjnymi daniami wigilijnymi. Mamy przygotowane miejsce na około 100 osób, tak żeby obsłużyć wszystkie osoby, które zechcą przyjść i spędzić z nami tę wieczerzę wigilijną. Nabożeństwa zaczynają się o godzinie 12 w nocy, o północy, nabożeństwem Wielkiego Powieczerza. Następnie to nabożeństwo przechodzi w już świętą liturgię do godzin porannych.